Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Piąty odcinek walki w Civilization 5 z Bismarckiem, Karolem Gustawem, nie, Gustawem Adolfem, carycą Katarzyną, Marią Teresą, Napoleonem i to chyba wszystko. Słuchajcie, jestem po trzech degustacjach, znaczy dwie jeszcze kończę, także mam nadzieję, że to będzie się nadawało do publikacji. No, lecimy. Wybierz produkcję. Wybierz produkcję w Warszawie. Na pewno port morski, bo on da nam i zadowolenie, bo wszystkie morskie te rzeczy nam dają zadowolenie i dużo tutaj wzrostu tych młotków. Wybierz produkcję w Łodzi. Ta sama historia. Tutaj widzicie, trochę słabo odświeża. Mam nadzieję, że ja dogram tę grę z tym programem nagrywającym, bo to jakoś obciąża, bo nie wiem, czy ten komp to wytrzyma. Mam włączone super, hiper prędkość, wydajność. Mam włączone tutaj podkładkę chłodzącą. Powinno być dobrze, ale no nie wiem. Jednostka bez rozkazu. Dobra, ta trirema. Przeróbmy ją wreszcie na karawelę. Przerobiliśmy ją na karawelę. Może popłyniemy gdzieś tu zobaczyć, co tu koło tej Brukseli jest. A nuż coś tu jest ciekawego. Dobrze. Tutaj robotnicy niech budują plantację kakao. I tutaj mam takie wątpliwości, czy tu jakaś wioska barbarzyńców nie powstała. No proszę. Może wioska nie, ale pikinierzy są. No to wystrzelajmy ich jak kaczki. Następna tura. Piję genialne piwo, genialne, czyli preparat z artezana. Naprawdę klasa światowa. Klasa światowa. Tutaj nie mamy chyba wszystkiego znanego. Podpłyniemy tu naszą fregatą. Fregata jest dobra, bo może strzelać. A tu mamy karawelę. Też nie mamy, nie znamy wszystkiego. Widzicie, komp muci z bólem serca. Coraz mniej, czy ja tu mogę jakoś powiększyć? Nie, nie mogę. Chyba, że tu się dodaje. Chciałem wam pokazać coś, ale kurczaki, jak to się robi? Dyplomacja, przegląd kultury. No nie wiem, jak pokazać całą mapę, bo bym wam pokazał, że coraz mniej jest zielonych miejsc, czyli takich, gdzie można założyć po prostu miasto. Następna tura. Absolutnie genialne piwo z artezana prepara. No naprawdę, myślę, że to, mam nadzieję, że to piwo wejdzie do stałej oferty. Już takim ideałem by było, gdyby ono z każdą kolejną rokiem na przykład było na innym drewnie wędzone, znaczy inaczej, na słodzie. Das ist unmöglich. Musiałabyś mi dać kadzidło i bawełnę. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. To do widzenia. Nie, to nie. Jest naprawdę genialne piwo klasy światowej. Oscypek z jakąś taką czekoladą, karmelem, miodem. Bardzo dobre. Do Ife, by do chrześcijaństwa trzeba zanieść. Ja już tam je raz zaniosłem, ale... Szczęście to konto w dobrym banku, zręczny kucharz i dobre trawienie.
Zręczny kucharz. I fe. No, ale będzie trzeba tam wysłać tych jakichś tam tych misjonarzy. Szalamy. No. Trzeba strzelać drugi. Moglibyśmy zobaczyć, co się dzieje. Tam jest Tyr i Sofia. No tak, wpłynęliśmy na Melbourne i od razu oni się wkurzą, bez sensu. No nic, wybierz produkcję. Katowice. Dzieci, workerzy są. Są, dopłynęli już. Bo oni muszą tu naprawić te spalone, tak. Możemy mieć następny, następny szlak. Widzicie, 3 wykorzystane na 4, więc wybudujmy statek towarowy. Tutaj co jest ciekawe. Oni generalnie nie są dobrzy w walce wręcz, ale pikinierzy, żeby nas zaatakować, będą musieli przekroczyć rzekę, stracą na tym. Potem my jesteśmy na wzgórzu, także myślę, że nie będzie źle, a nawet jak oni coś stracą, to odbudują sobie w następnych turach, wyleczą się po prostu. A co tu się dzieje? Poznań chce futer. Futer. Fregata. No to wielka latarnia chyba jest, tak? O, widzicie? Nawet nie wiedzieliśmy, że Niemcy z Monachium ma z Warszawą szlak. Bo te inne cywilizacje też mogą zawierać z nami transakcje i też nam się to, jak to mówią, opyla. Dobra, tu są te. Idziemy. Idziemy tutaj. Naprawić te rzeczy. Tu jest nasz admirał. Admirał w ogóle no, odkrył taki teren. No. Przepraszam. No można by tu jakieś miasto założyć, byśmy mieli kość słoniową, tutaj jakiś ten. Tylko na razie w ogóle to nie wchodzi w grę, bo mamy minus 2 niezadowolenie. Tutaj już płynie jakaś jednostka, no to może do jakiegoś się udajmy naszego miasta. Tu coś by można. Udajemy się do Krakowa. 6 tur, dobrze. No widzicie, kto ma z nami szlaki? Wiedeń, Paryż, Kolonia. Następna tura. Osiem miast jest naprawdę dużo na, tą, na tę mapę, więc płynął statek z Wiednia, znaczy z Austrii. Tam już widzę, płynie szwedzki. No zaraz się zacznie robić ciasno i zaczną się wojenki. Zobaczcie, jak pięknie Kraków się rozrósł. 22 jednostki populacji. Zobaczcie, jaki on jest wielki. Naprawdę, to robi wrażenie. Awans jednostki. A właśnie, nie atakowali nas chyba.
atakowali, ale my żeśmy odparli ich. No i dobra, i sypiemy im. Zasypiemy ich gradem strzał. Te łowiecki byśmy mogli tutaj zbudować, gdybyśmy je mogli kupić, ale ciekawe. Kupione. A są za 35, no to czemu by nie? I tutaj idziesz, gościu. Worker i ten. Tu będzie trzeba pobudować coś na tej wietrznej zmarzlinie, na tym śniegu, jakieś takie manufaktury, jakieś świątynie, żeby to jakoś wykorzystać. Poznań. Co w Poznaniu? Spichlerz, na pewno spichlerz. Chociaż ten port morski 17 tylko, ale nie, niech będzie spichlerz. Niech będzie spichlerz. Aha, czekajcie, tutaj też. Musimy zrobić taki numer. Kup pole. To. I kup pole. To. Ciekawe, co na to Szwedasy. No, chyba, kurczę, też to kupię od razu. Kup pole. Tak na wszelki wypadek. Sztokholmowi to no niczego nie potrzebne, ale nam jest potrzebne. Tutaj ten taki atol też jest dobry, bo nam się dobrze uprawia. Na razie nam nic nie grozi, ale tu już, prawda, weszli daleko. Zaraz będą krzyczeć, że przy ich tym się za bardzo rozwijamy. Kto chce barwniki? Łódź chce barwników. Następna tura. To jest karawela. I karawela sobie płynie między Tyr a Sofię. Zobaczyć, co tam jest. No to nie dobrze. Tyr i Austria zostają sojusznikami. I Tyr zaraz nam się wymknie i zaraz zostanie częścią Austrii, bo niestety to tak jest. Wilno pragnie kultury. Myślę, że my kultury całkiem sporo produkujemy, także mamy szansę. No właśnie, nie jestem już przyjacielem Kabulu. No, narezał tutaj, a narezał. Awans jednostki. Najbardziej wykształceni ludzie świata. Czyli tak, my i Napoleon mamy tylko po 28 tych technologii, Katarzyna ma 31, ale ośmielam się stwierdzić, że my mamy bardziej zaawansowane, ale może się mylę. Wykończmy dziada. Padł. Dobra, czy tu jeszcze ktoś się może kryć? Nie wiem. Szczecin. Port morski. Tak.
tutaj. Jakoś wydaje mi się, nieproporcjonalnie dużo tej zmarzliny jest. Jakoś dużo terenu jest na północy i na południu, a mało jest tutaj na tym zwrotnikowym. Dobra, następna tura. No tutaj wiara nam podskoczyła. Czy, aha, mieliśmy do Ife popłynąć z misjonarzami. To trzeba będzie zrobić. Ryga, ryga. Gdzie jest ryga? Oj, dobrze. Trzeba to sygnał sprawdzić. Budujemy pastwisko dla łowiecek. Aha! Zbrojni, proszę bardzo. Ale nie, my się musimy leczyć. Zróbmy tych tutaj. Poznań. A kto to tu? Wielki prorok, proszę. Zakup. Zakup za wiarę. Misjonarze. A to by trzeba, kurczę, nie misjonarza, tylko to by trzeba inkwizytora. Zatem na wiarę. A nie ma już. Tutaj zakupmy kuter, to nam się zwróci. Uniwersytet Oksfordzki. W każdym mieście musisz mieć uniwersytet. Kompania. W każdym mieście musisz mieć targowisko. Akademia. W każdym mieście musisz mieć bibliotekę. No właśnie. Policja okręgowa nie jest złym pomysłem, ale tu bank, proszę. To bank. Mamy tu bardzo dużo złota. Wybierz produkcję w Katowicach. Bank? Nie, opera. A, stwórz szlak handlowy. Do kogo? Kto z miast, państw potrzebuje szlaku handlowego? Kyzyl. I tylko Kyzyl. W tym Kyzyle to Austria ma ten. I chcą religię. No. Kyzyl, Kyzyl, Kyzyl. Tak. Gdzie ten Kyzyl jest w ogóle? Na mapie. A oni tu koło Austrii są. No wszędzie daleko, ale to nic. Jak tu już dopłyniemy do Łodzi, żeby stworzyć tutaj, o właśnie, jesteśmy. Zaszczepić tu religię prawidłowo. Wróćmy do tej Łodzi. To tu, w tejże łodzi, możemy zakupić katedrę, możemy zakupić inkwizytora.
Katedrę jeszcze zdążymy. Tu zakupmy inkwizytora i inkwizytora poślemy do tego kyzyłu całego. Dobrze, Caravela. Caravelos. To w takim razie Caravelę wyślemy do naszego miasta. Łódź, żeby chroniła tam. I co, następna tura? No niech będzie. Tak, tu mamy fregatę, tu są bizony koło Kyzyłu. Tu zobaczmy, co tu się dzieje. Gras. Bez sensu stanąłem i zaraz się zniechęcam do nas. Jak mu tak dosram trochę, bo chcę go trochę sprowokować do wojny, chociaż jeszcze na nią nie jestem gotowy, ale ma dwa miasta, tak? Helsinki. To jest też śmieszne, żeby taka Szwecja miała Helsinki. Czy Siguna to jest, tak? Jestem ich przyjacielem. Kyzyły. No tak, ci się zniechęcili. Złe nastawienie, proszę bardzo. O, tutaj trochę popłynąłem. Misjonarz. Oś ty dziadu tutaj. Do Ife. Kuter. No patrzcie na dziadów, no. Ci wszyscy tu katolicyzm wyznają. Zrobimy tak, ja pójdę za inkwizytorem i od razu mu dwie pierdykne inspekcje z tego. Znaczy nauki od misjonarza. I Kyzyl zostanie po prostu chrześcijańskim miastem, jakimś katolickim. A tu jakiś obóz? Niemożliwe. Kopalnie króla Salomona. Tu są? Proszę bardzo.
Niech będą rycerze, bo... No tak, Helsinki, no. Gustav Adolf założył Helsinki. Ja nie wiem, może to było historycznie szwedzkie miasto, ale coś mi się nie wydaje. Helsinki mi wyglądają na fińskie. Minus jeden na zadowoleniu. Ciągle nie możemy tego pokonać, ja nie wiem. A, tu miałem sprawdzić. Kabul i Szwecja nie są już sojusznikami. Wyrżnęli mi normalnie tych. Wyrżnęli mi normalnie, jak się nazywają? Łuczników. Tak. Kuter. Miasto strzela. No i dobrze. Dobrze. Również produkcja. W Poznaniu. Port morski oczywiście. Misjonarz do Ofe, do Ife. To było ładne miasto, było bawełna, o ten. Kurczaki. Ładne miejsce na miasto. Raz, dwa, trzy i może nawet cztery by się załapało. Alvaro de Bazan jest. Zatrzymajmy. Bank za 5 tur. A za ile tur będzie jakaś nowa nauka? Architektura za 2. Potem możemy archeologię robić. To jest Hopiness z Morbir. Wielki artysta. Osadnicy.
Osadnicy niechże płyną tutaj, tak jest. Krakowie Alvar, dobrze. Wielki artysta. Stwórz wielkie dzieło. Oczywiście, stwórz. Piękne. Zobaczmy tu. Aha! Mówiłem, że tu jest ten, osada? Co tu mamy? Lion i Linz. To ładnie, że tak koło siebie się powstały. A i miałem tylko Sydney zobaczyć. Choroba jasna. Parę rzeczy można wybudować. Co prawda ciągle nie możemy wybudować Machu Picchu, bo nie mamy nigdzie gór. Ciekawe w ogóle, czy gdzieś są góry tutaj, na tej mapie? Bratysława pragnie wiary. To mamy szansę chyba. Patrzcie, już mamy turystykę. Plus 6. Architektura zaczyna się tam, gdzie kończy się inżynieria. Wiesz, produkcję w Katowicach. Gdzieś tu widziałem te barbarzyńców, ale już ich chyba nie ma, tak? Tu są, tak? To możemy tu pojechać. Alvaro, spokojnie. Mamy plantację, tak? No to plantację bananów. W takim układzie. A te głupki stoją tu z tymi, zamiast założyć miasto gdzie bądź. Tu stoją. Mieliśmy na to Sydney zerknąć. Odzerknijmy. Sojusznicze mamy nastawienie. Aha, no to nie, no to zapnij. W ogóle zobaczmy, gdzie my mamy szansę jeszcze coś powalczyć. W Kyzyle żeśmy coś zwiększyli, udziały. Tam popłyniemy jeszcze z tą wiarą naszą. Tyr. O, tyr już niczyj nie jest. Kupieckie. Proszę bardzo. Jak damy podarunek? Nie, na razie się nie kalkuluje. Dobra. Następna tura. Ciągle minus 2, no. A ja chcę miasto na zewnątrz zakładać. Archeologia.
To będzie dobre. Zaczniemy budować tych wszystkich tych. Wysyłać tych archeologów na wszystkie miejsca, gdzie były kiedyś obozowiska, bitwa jakaś, ktoś kogoś pokona, to można coś wykopać. To jest świetna sprawa. Łowiecki. Czy tu już mamy katedrę? Mamy. Ale nie mamy w Łodzi chyba. Chociaż nie, w Łodzi chyba już też mamy. Mamy tu katedrę? Mamy. To by było tyle, jeżeli chodzi co można tu wytworzyć. To stwórz wielkie dzieło muzyczne. Opera na obszarze Katowic będzie. Niezbyt znane, no ale okej. Ci się leczą, dobrze. Karavella. I nauczamy. Wypotagowano. Tu może można coś wybudować? Tysiąc sześćsetny rok. Powiem wam, że kusi mnie następna gra, żeby kupić, to była, kiedyś miałem świetne wspomnienia z grą UFO Enemy Unknown. To jest taka taktyczna gra, że na przykład się drużyną wychodzi ze statku, się walczy z obcymi. No i podobno jest XCOM jakaś tam gra, znaczy XCOM to była druga część, ja to też grałem, ale potem była jeszcze jakaś inna. A teraz widzę, że takim połączeniem jest właśnie cywilka i... Cywilizacja i właśnie to Beyond Earth, czyli cywilizacja, a w świecie kosmitów. Jednostka bez rozkazu. No to nauczamy drugi raz. Fundację. No, nic. Co się dzieje? No właśnie, statek towarowy. Dobra, czy ktoś potrzebuje szlaku handlowego z nami? Wilno, Bratysława...
nikt. Czyli możemy po prostu dać tam, gdzie się najbardziej opłaca. Poprzedni szlak był do IFE. Widziałem, tam gdzieś było plus 17. Plus 16, plus 21 w 1. Proszę bardzo, można, można. Lyon, Orlan, Moskwa, plus 27. No to do Moskwy. Tak. Karawela. A dlaczego my tu mamy dwie karawele? Bliżej Warszawy niech będzie. Dobrze. I następna tura. No. I można sobie coś postrzelać. Piękna sprawa, prawda? Są ci, prawda? Tam gdzieś wysłaliśmy osadników, widziałem są. Tu są, nie, to inkwizytorzy. No dobra, nieważne, gdzieś tam są. Es wäre in eurem interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Nie, bo to był nieuczciwy układ, a dzięki temu my będziemy mieć dostęp do barwników i do tego będzie tutaj w ogóle święto lasu. Możliwe, że znowu spadnie zadowolenie, ale za to tutaj naprawdę my powinniśmy mieć pozytywne efekty. Łódź uwielbia króla za barwnik i Szczecin za jedno. No i nie pięknie. Dobra, strzelamy. Może najpierw do tej karaweli, do tej triremy. Galery. W Krakowie Alvaro, ale mamy też wybór produkcji. Co my możemy tu wybudować? Nic. Galeria Uffizi. Niech będzie. Ale Taj Mahal plus 4, proszę. Kaplica Sykstyńska za 1. Dobrze. Taj Mahal za 19 tur, to trochę dużo. Z drugiej strony. Piękna masakra. I znowu patrzymy, czy ktoś z tych miast, państw potrzebuje szlaku handlowego. Chyba nikt. I utworzymy go do tego, co ma najwięcej cashu. Daje. Tak, tak, tak. Ormus. 18, 18. A tu gdzieś było. 21 Hamburg. Proszę bardzo. A Berlin ile? 11. To do Hamburga. O, Hamburg, znany port.
Alvaro sobie czeka. O, tutaj też spokój. Mamy wreszcie zadowolenie na plus jeden. No jak pięknie. Już zaraz to się skończy, bo chcę tam założyć miasto, ale... Dopiero Maria Teresa wchodzi w renesans. No, to słabizna. A kto go załatwił? Kto nas plądrował? Proszę. Wszystko naraz. Kaplica Sykstyńska. Bardzo fajnie. Wielki pisarz. Bardzo fajnie. I jeszcze ten. W Austrii udało się odkryć wszystkie. Przecież my żeśmy odkryli wszystkie. Wcześniej odkryli, tak? Ty na razie czekaj, bo tu gdzieś chcieliśmy następne miasto zora, a tutaj, czyli tu płyn. Dobrze. Ty strzelaj. Tutaj by było ile? To galerę Uffizi 17. A to co? To ma być ten, pierwszy ten. Przyjmij ustrój. O, sztuki piękne. To co prawda nie będzie działało na razie, no ale musimy to zrobić, żeby mieć następny. Złóż propozycję. Zaproponujemy tam jakąś wystawę światową chyba, nie? Jak to było? O, wystawę światową. To oni wszyscy to poprą. Złóż propozycję. Tu możemy zakupić zwiadowców może. O, katedra też. Zwiadowców. Zestówka. To przyjdziemy tu, ale to dalej. Jane Austen. Nie ma gdzie napisać swojego dzieła, bo nie mamy gdzie go stworzyć. To jest przykre. To jest naprawdę trochę wstyd. On nie jest podobny do Jane Austen, ale co zrobić? Jednostka bez rozkazów. Alvaro też niech się nie rusza. Następna tura. Dobra, mamy Kyzyl. Do Kyzylu najpierw przyjdzie Inkwizytor. Wypleni wiarę wiarołomną. Potem przyjdą misjonarze i rozszczepią taką prawdziwą. Następna tura.
Bardzo odpowiadają. No i bardzo się cieszymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ósme miasto teraz założymy. Aczkolwiek tu ciągle jest zero. No i znowu minus jeden. Tak, tu jest dobre miejsce. Bydgoszcz, no na pewno nie Bydgoszcz. O nie, nie, nie. Do Bydgoszczy będę jeździł, a to nie będę kupował. Nie, to nie może być Bydgoszcz. Edytu. To może być Toruń. Staropolskie miasto, krzyżackie. Toruń, to tak. Pozdrawiam wszystkich z Bydgoszczy, tam chłopaków. Zakup. Zakup. Robotników. Że oni dopłyną, więc to byłoby z dupy trochę. Zakup przystani. Latarni. Pomnik oczywiście. Do tych możemy poszczelać, jak prawda, dla sportu. Ci tutaj, tak, strzelamy do tych gości. Kopalnia czy punkt handlowy? Punkt handlowy. Nie mamy takich za wiele. Jane Austen. No na razie musisz czekać, Jane, bo nie mamy gdzie cię umiejscowić twojego dzieła. Ty też musisz czekać. Naukowiec. To ty, gościu, może płyń tutaj do Katowic, na tą pustkowię i tu założysz akademię naukową. Karawela wpływa do Warszawy i nie płynie dalej. Zwiadowcy. Gdzie oni są? Tutaj, tak? Oj, awaria, awaria, awaria. Tu są. Już za 10 tur tu będziemy. No trudno. Co zrobić? To w tej wpłyn do łodzi. O! I inkwizytorzy. Inkwizytorzy przychodzą do Kiryłu, Kyzyłu. Dlaczego nie mogą? O co tu chodzi? Nie. Ale co? Dlaczego nie możemy szerzyć wiary? Nie możemy w ten sposób? O, panie! Już zniknęli? Co to jest? Wszystko to popieprzone. Ja myślałem, że ja mogę przyjść gdzie chcę, a tu nie mogę. Inkwizytor mnie tak, o, do każdego może przyjść. O, to niedobra, panie, niedobra. Jednego, o, gdzie kochani, siedmiu wyznawców ma.
no panie, no tam, tam mnie oszukali, no. To nie wiem, co z tym fantem robić. O, proszę, tu jest bawełna. Już weszła w nasze tereny. No, generalnie na razie jest spokój. Oho, oho. Himeji. Cokolwiek to znaczy. Archeologia. Jak to, to, jak to ruszy, to będzie można fajnie pobudować. Tak, nie jesteś już sojusznikiem Machu Picchu. No, ale gdzie to Machu Picchu? Trzeba by znaleźć jedno miejsce, gdzie się da, tam założyć miasto i wybudować Machu Picchu. I to by się nawet opylało. Czy tu są w ogóle gdzieś góry na tej w ogóle West Padole? Toru. No dobrze. Budujesz. Robotnicy idą tu i zakładają plantację. W Łodzi. Karawela, okej. No nie można, no nie można. Ale to się naciąłem z tym tem. Idź do Torunia w takim razie. Strzelamy. Do tej triremy. Do Sydney. Chcieliby co? Machu Picchu, tak. Właśnie, no ale poszukajmy tego Machu Picchu. Gdzie tu jest? Gdzie tu są gdzieś góry? Szczyt Adama. Bo tam generalnie nie będzie głupio założyć miasta, bo tam będzie można jeszcze parę innych rzeczy wybudować. Czekajcie, czy tak zobaczymy lepiej? Tu są góry, koło Szwedasów. Tam są góry, tak. I do góry, nie tylko wzgórza, ale góry. Tu? Wzgórze. Tu jest góra. Nie, wzgórze. Czekajcie, to czy u tych Szwedasów są góry? Wzgórze, wzgórze, wzgórze. To jest Sydney. A koło Sztokholmu? Wzgórze. 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 Chyba nie ma na tej w ogóle planecie gór. Wzgórze, wzgórze. Kopalnia wzgórze. Słuchajcie, no to pierwszy raz się spotykam z taką, prawda, mapą, że nie ma gór. Po prostu ich nie ma. I po prostu Machu Picchu nie powstanie tutaj. A tak z dystansu na pikinierów.
wyrżnięci do nogi. To już się nie da. Alvaro spoko. Caravella spoko. I rycerze niech się leczą. Jane Austen na razie nic. To jest ciekawe, też się nigdy z takim czymś nie spotkałem. Jeśli ty prylażu, to ja ci mogę dać marmur i miedź. My odkazujemy się. Kakao ci mogę dorzucić za tych, ale... No dobrze. Powinna mi się skończyć, prawda, minus jeden. Pod warunkiem, że zaszkadzili. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Gewiss nicht. No dobrze. Może się skończą nasze problemy z niezadowoleniem. La France. T'offre cette proposition exceptionnelle. Nie bądź śmieszny. Ktoś mi złupił ten jeden Kraków. No ale to już nie moja brocha. Oczywiście stracę na tym, ale to są takie minimalne sprawy. No i barbarzyńcy popłynęli do grobu i się stworzyli następnie. Piękna sprawa. Jane Austen dalej nie ma gdzie ustawić swojego tego. Alvaro też nie. Caravella też jest ok. Kadzidła w Warszawie i w Krakowie dzień ukochania króla. Ale dalej jest 5 niezadowolonych. O co tu chodzi? Zobaczymy, jak tą bawełnę pozyskamy, czy to coś poprawi. Dobra, bo trzeba by nagrać tą. Ile wam tej bawełny wam brakuje? Które? Niemożliwe. To tam trzeba inkwizytora posłać. I tam zrobimy porządek. Wypalimy gorącym żelazem herezję. Tak. No, żeby coś takiego się stało. Kyzyl. No, każdy by chciał mieć Machu Picchu, tylko nie ma gór. Która? Czekajcie.
Gdańsk i Toruń. No nie. Ludzie, bójcie się Boga, no. Jak wy tak możecie? Jak można zdradzić wiarę praojców? Gdzie jest inkwizytor? Z Kyzyłu. Tu do Torunia, panie, bierzesz. No tu niestety, ale poczekajcie. Czy tenże prorok co może zrobić? Religii nie może rozwinąć. Może iść i stworzyć tutaj takie religijne miejsce, które tak trzeba zrobić. My tu sobie pozyskamy inkwizytora w Krakowie i zaraz do Gdańska nam pójdzie, zaprowadzi porządek. Sero. Złota. Tak jest. No dobra, zapisujemy to. I stop.